10. sesji Rady Miasta i Gminy w Dąbsku. Witam Państwa razem, Pana Burmistrza, pracowników urzędu i przybyłych na dzisiejszą sesję mieszkańców. Stwierdzam, że na sali jest 11 radnych na 15. Wobec tego Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Dzisiejsza sesja została zwołana na potrzeby dwóch skarg złożonych, ponieważ Rada skargi musi rozpatrzyć w ciągu 30 dni od złożenia. Wobec tego to dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze sesje obrady takie są wcześniejsze. Porządek obrad Państwo radni mają przed sobą. Czy ktoś z Państwa radnych prosi o poszerzenie porządku obrad? Albo Pan Burmistrz? Nie. Dziękuję bardzo. Wobec tego odczytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z obrad 38 i 39 sesji Rady Miasta i Gminy Dąbsko. Punkt czwarty, informacja burmistrza działalności międzysesyjnej. Punkt piąty, informacja przewodniczącej Rady działalności międzysesyjnej. Punkt szósty, rozpatrzenie projektów uchwał. O punkt A. W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 20 września 2018 roku. Podpunkt B. W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 24 września 2018 roku. Punkt 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. Punkt 8. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 9. Wolne głosy i wnioski. Punkt 10. Zakończenie obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z obrad 38 i 39 sesji Rady Miasta i Gminy Dąbsk. Informuję, że protokół z 38 sesji Rady Miasta i Gminy Dąbsku został sporządzony w terminie złożonym w Biurze Rady. Czy Państwo radni mają uwagi do sporządzonego protokołu? Proszę. Przepraszam bardzo, 48 i 49. Wobec tego, jeżeli nie ma uwag, przystępujemy do głosowania przyjęcia protokołu z obrad 48 sesji Rady Miasta i Gminy Dąbsku. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 48 sesji Rady Miasta i Gminy Dąbsku? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie, 11 głosami za. Informuję również, że protokół z 49 uroczystej sesji Rady Miasta i Gminy Dąbsk odbytej wspólnie z radami gminy Książ, Śrem, Brodnica i z powiatem śremskim został sporządzony w terminie wyłożonym w Biurze Rady. Czy Państwo radni wnoszą do tegoż protokołu uwagi? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 49 sesji Rady Miasta i Gminy Dąbsk? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Protokół 49 sesji Rady Miasta i Gminy Dąbsk został przyjęty jednogłośnie, 11 głosami za. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja burmistrza z działalności międzysesyjnej. Proszę bardzo, Panie Burmistrzu. Szanowna Pani Przewodnicząca, drodzy radni, Szanowni Państwo. Od ostatniej sesji, od 19 września, tym razem minęło stosunkowo niewiele czasu, dlatego też moja informacja będzie nieco krótsza niż pozostałe. Kilku rzeczy chciałem w ten sposób specjalny powiedzieć. Chciałem Państwu poinformować, że 26 września miało miejsce uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej parom małżeńskim, które w tym roku obchodzą 50. rocznicę zawarcia Związku Małżeńskiego. Miałem okazję uhonorować tymi oznaczeniami 13 par małżeńskich oraz informuję również Państwa, że specjalne życzenia zostały przekazane również jednej parze małżeńskiej obchodzącej w tym roku jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego. Sprawa następna. W dniu 27 września w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu podpisaliśmy z Panią Skarbnik umowę o dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego.
Środki na zakup sprzętu w wysokości 44 331,21 zł. Gmina pozyskała w ramach funduszy pomocy pokrzywdzonym oraz funduszu pomocy postpenitencjarnej, ogólnie nazywane Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości. Warto podkreślenia jest fakt, że zakup sprzętu jest dofinansowany w 99%, co oznacza, że wkład własny gminy DOST w tym przypadku wynosi niespełna 450 tysięcy złotych, 450 zł. Sprzęt ten to m.in. agregat prądotwórczy, nożyce hydrauliczne, detektor napięcia, detektor wielokazowy, wysokociśnieniowe poduszki powietrzne do podnoszenia, torba ratownicza, nosze typu deska, szyny typu kamera, zestaw ocieplenia oraz wijak do szyb parkowanych trafi do 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie naszej gminy. Stanie to się w najbliższym czasie, ponieważ dysponent określił, że mamy na to czas w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Pragnę Państwa poinformować, że po 15 latach pracy zakończył swoją służbę komendant powiatowej i Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, pan Sławomir Trost. Właśnie 28 września w Śremie odbyło się oficjalne pożegnanie z władzami samorządowymi oraz pracownikami komendy powiatowej PSP. Było to wyjątkowo ujmujące spotkanie, na którym nie zabrakło wielu ciepłych słów kierowanych w stronę byłego już komendanta. 25 września, w późnych godzinach popołudniowych, miał miejsce pożar budynku wielorodzinnego w Nowieczku. Niestety, jeden z mieszkańców poniósł śmierć na miejscu w wyniku tego zdarzenia. Pozostałym osobom nic się nie stało, nie było innych poszkodowanych. Podjęliśmy natychmiast działania mające na celu zapewnienie lokatorom mieszkania komunalnego, a pozostałym rodzinom mieszkania zastępczego. Chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować strażakom naszej gminy za wielogodzinny udział w akcji ratowniczej i również pomoc w zabezpieczeniu budynku. Myślę, że była to nieodzowna pomoc, która dała dużo i w momencie ratowania, gaszenia pożaru, jak później zabezpieczenia tego budynku przed jakimiś niespodziewanymi sprawami. Dnia 1 października dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Lipówka. Z protokołu wynika, że prace zostały wykonane terminowo, zgodnie z projektem technicznym i bez uwag. Okres gwarancji na wszystkie roboty i użyte materiały wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego. Teraz będzie faza przyłączania mieszkańców do tej inwestycji. Sprawa następna. W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi wykonanych zostało szereg kolejnych czynności organizacyjno-technicznych związanych m.in. z obsługą Gminnej Komisji Wyborczej, przygotowaniem lokali wyborczych, opracowaniem wzoru kart do wydruku, sporządzeniem spisów wyborczych. Do poniedziałku zostaną rozpakatowane obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej o kandydatach na radnych i burmistrza. Postanowieniem Komisarza Wyborczego pani Dla powołane zostały już wszystkie obwodowe komisje wyborcze, których od tegorocznych wyborów w naszej gminie będzie 10, czyli 5 obwodowych komisji wyborczych do spraw przeprowadzenia głosowania i 5 obwodowych komisji wyborczych do spraw ustalenia wyniku głosowania. Każda z nich będzie pracować w pełnym 9-osobowym składzie. Miniony weekend, proszę Państwa, okazał się bardzo wyjątkowy dla mieszkańca naszej gminy, niezwykle utalentowanego i walecznego sportowca, żużlowca Bartosza Smyktały, który wywalczył tytuł mistrza świata juniorów, a następnie wraz z drużyną Unii Leczną zdobył tytuł drużynowego mistrza Polski. Mieliśmy przed chwilą bardzo wielką satysfakcję gościć Bartka Smyktały na spotkaniu i miałem okazję też wręczyć Bartkowi upominę, życzenia oraz stypendium sportowe. Myślę, że jest to coś niesamowitego, jeżeli chodzi o osiągnięcia tego młodego człowieka, którego pewnie wszyscy znamy i podziwiamy. Inne zakończenie chciałbym Państwu tak już informacyjnie powiedzieć, że pozytywnie odpowiedzieliśmy na propozycję Nadleśnictwa Piaski mówiącą o tym, że Nadleśnictwo przekaże dęby, które nazywane są dębami stulecia odzyskania niepodległości, po to, aby je posadzić. Zamówiliśmy i już na dzień dzisiejszy są one dostarczone do nas. Przywieźliśmy je tutaj do
Polska. Dla wszystkich sołectw bardzo chciałbym prosić, żeby dzisiaj sołtysi, a w najbliższym czasie inni z innych wiosek również sołtysi te sadzonki dębów odebrali, uzgodnili z referatem gospodarczym naszego urzędu miejsce posadzenia tych dębów stulecia, odzyskanie niepodległości, a my za kilka dni odbierzemy specjalną tabliczkę z napisem, z jakiej to okazji ta akcja jest po prostu dokonywana i będzie taka sadzonka oznaczona czy na jakimś postumencie, czy na jakimś słupku, to trochę do wolności dla Państwa, żeby można było za kilka lat przypomnieć, że w roku 2000 już za rok można sobie przypomnieć, że w roku 2018 postawiliśmy stulecie zyskania niepodległości i to jest właśnie taki zewnętrzny wyraz naszego uhonorowania tej rocznicy. Prośba byłaby tylko jedna, żeby ta sadzonka mogła być wsadzona w miejscu, no oczywiście nie takim bezkonfliktowym, ale żeby to był grunt najlepiej gminny, żeby to mógł być grunt gminny. Jak nie będzie innych możliwości na skwerkach, przy placach i tak dalej, to ewentualnie wzdłuż drogi gminnej, myślę, że to się gdzieś tam zawsze takie miejsce znajdzie i żeby ono było to tak jakby centralnie położone, to myślę, że to wtedy spełnimy oczekiwania tych, którzy z tą akcją wyszli i myślę, że to jakby uhonorujemy to stulecie w sposób taki bardzo godny. W Polsce również taki dom zasadzimy, jak będzie wszystko, myślę, że powiem, przygotowane w okolicach parkingu przy drodze do Trąbinka, przy punkcie widokowym, ale oczywiście na dole, tak żeby tam się w żaden sposób punktowi widokowemu to nie zaszkodziło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze może ta część dotycząca zarządzenia w sprawach finansowych. Dobrze, proszę bardzo. Szanowni Państwo, w okresie od ostatniej sesji, czyli od 19 września do dnia dzisiejszego, podjęte zostały dwa zarządzenia. Pierwsze z numerem 55 z 28 września, drugie z numerem 58 z dnia 2 października. Wprowadzają one następujące zmiany. Po stronie dochodu. Zwiększono dochody o kwotę 2800 zł otrzymania dotacji celowej na zakup urządzenia do obsługi środka identyfikacji elektronicznej. Zmniejszono dochody o kwotę 4049 zł na pomoc w zakresie dożywiania. Zwiększono dochody o kwotę 1010 zł na finansowanie opieki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłki. Wydatki. Zwiększono wydatki o kwotę 2008 zł na zakup urządzenia do obsługi środka identyfikacji elektronicznej. Dokonano przesunięcia kwoty 500 zł w dziale 750 pomiędzy paragrafami 430 a 436. Uruchomiono środki z rezerwy ogólnej w kwocie 1500 zł z przeznaczeniem na jednorazową wypłatę stypendium dla Bartosza Smektały. Dokonano przesunięcia kwoty 3873 zł i 34 grosze pomiędzy paragrafami w dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej i Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa. Uruchomiono środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w związku z pożarem w miejscowości Nowieczych w kwocie 8200 z przeznaczeniem na zakup materiałów do zabezpieczenia pogorzeliska oraz rzeczyznawca. Dokonano przesunięcia środków w kwocie 56 884 zł i 28 groszy w dziale oświata i wychowanie. Zgodnie z opinią z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej za pierwsze półrocze 2018 roku z rozdziału szkoły podstawowe na rozdział zapewnienie uczniom dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Dokonano przesunięcie środków w kwocie 300 zł z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe. Dokonano zmian w dziale pomoc społeczna zgodnie z otrzymaną informacją o zmianie planu od wojewody wielkopolskiego i w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach również dokonano zmian przesunięcia kwoty 4700 z usług remontowych na pozostałe usługi i kwoty 76 groszy też pomiędzy paragrafami dotyczącymi zadania związanego z nasadzaniem drzew i renowacją stawów. I w rozdziale pozostała działalność też przesunięto kwotę 318 zł pomiędzy paragrafami. Bardzo dziękuję. Ja mam pytanie, usługi remontowe, z których przesuwano pieniądze. Ja prosiłam, żeby Pani przygotowała wyjaśnienie. Tak, dotyczą te usługi remontowe. Na usługach remontowych mieliśmy właśnie zabezpieczone środki na
na ten program związany z nasadzeniem drzew, renowacją stawów. Tam też były drzewka ludodajne, była naprawa kładki tutaj w parku i część była na drobne naprawy. No, nie naprawiliśmy kładki w Dolsku, bo kwota przeznaczona na to była w wysokości 5 000. Okazało się, że prawdopodobnie będzie dużo większa. Ta kwota potrzeba po prostu tam metalowe jakieś sporniki zastosować, żeby ta kładka się tam trzymała i dłużej wytrzymała. Wykonaliśmy naprawę fontanny na rynku w Dolsku za 1400 zł i pozostały jeszcze środki do wykorzystania na tym paragrafie. Na co Państwo chcecie przeznaczyć te pozostałe środki? Czy sołectwa oprócz tych drzew ewentualnych dostaną drzewka? Jeszcze nie myślałam na tym, co zrobię z tymi środkami. Po prostu jest taka sytuacja w budżecie w związku z tym, co informacją, którą otrzymaliśmy w związku z wiatrakami, że tak naprawdę, no, szczerze mówiąc, chciałabym jak najwięcej środków przyoszczędzić. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 5. Informacja przewodniczącej Rady Działalności Międzysesyjnej. W dniu 19 września 2018 roku do wiadomości Rady Miasta i Gminy Dolsk wpłynęło pismo z udzielonymi odpowiedziami na pytania mieszkańca gminy Dolsk w sprawie rurociągu w Lipówce. Oto treść tej odpowiedzi. W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta i Gminy dnia 10 września 2018 roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej dotyczącej sieci wodociągowej w Lipówce, udzielam odpowiedzi na pytania. Wykonawcę projektu technicznego wybrano na podstawie zarządzenia nr 82/14 burmistrza miasta i gminy Dolsk z dnia 30 września 2014 roku w sprawie procedur udzielania zamówień i konkursów o wartości nieprzekraczającej wyrażonej złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Dokumentacja projektowa znajduje się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk. Projekt techniczny na budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Lipówka opracowała firma Watern Polska. Specyfikacją istotnych warunków zamówienia opracował pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk Monika Leciejewska. Na dzień 7 września 2018 trwały prace odbiorowe. Gmina Dolsk nie posiada inspektora nadzoru. Przedstawicielem wykonawcy na wyżej wymienionej inwestycji jest pracownik Urzędu Miasta i Gminy Monika Leciejewska. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawuje pracownik Urzędu Miasta i Gminy Dolsk Monika Leciejewska oraz dyrektor ZGK Dolsk Andrzej Latajka. Kierownikiem budowy jest Włodzimierz Antkowiak. ZGK Dolsku nie był uczestnikiem budowy sieci wodociągowej. Kolejny punkt. Wojewoda Wielkopolski przekazał skargę mieszkanki gminy Dolsk na działalność burmistrza miasta i gminy Dolsk. Skarga wpłynęła 20 września 2018 roku. Zostanie odczytana przy podejmowaniu uchwały podczas dzisiejszej obrady. Bieżącego roku Regionalna Izba Obrachunkowa przysłała uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez burmistrza miasta i gminy Dolsk informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku. Cała opinia jest załącznikiem mojego sprawozdania, natomiast ja pozwolę sobie tylko odczytać. Opinia jest pozytywna z uwagami i pozwolę sobie tylko odczytać kilka takich najważniejszych uwag. Ze sprawozdania RBNTS o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 wynika, że pierwsze półrocze 2018 roku zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 1 843 592,55 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 372 974,38 zł. Wykonanie dochodu z tytułu sprzedaży składników majątkowych wynosi 37,26% planu. Plan był 453 tysiące zł, wykonanie 168 770 zł. Burmistrz poinformował, że w dniu 18 września 2018 roku odbędzie się przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości będącej własnością gminy Dolsk. Przychody w pierwszym półroczu zrealizowano w kwocie 500
527 025 027 025,62 zł. Z tytułu wolnych środków kwota zaangażowana w budżecie w okresie sprawozdawczym jednostka nie planowała przychodów z innych tytułów. W roku 2018 Rada Miasta i Gminy Dolsk nie podjęła uchwał w sprawie zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Jednostka nie posiadała transz kredytów, pożyczek i obligacji wynikających z uchwał podjętych w latach poprzednich. W okresie sprawozdawczym spłacono raty zaciągniętej pożyczki w wysokości 150 tysięcy zł i dokonano wykupu obligacji komunalnych w kwocie 500 tysięcy zł, co stanowi 72,22% planowanych rozchodów z tych tytułów. Informacja o kształtowaniu się WPR-u. Mamy w punkcie pierwszym przedstawiono dane w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów budżetu, kwotę, dług oraz relację, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2018 rok wynosi 11 289 293 zł 26 groszy. Kwota ta stanowi 48,41% planowanych dochodów. Z informacji o przebiegu wykonania budżetów powiązanych ze sprawozdaniem RBZ o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wynika, że wyżej wymieniona kwota długu obejmuje zobowiązania wynikające z umów zaliczonych do długu w kwocie 273 433 zł 26 groszy, modernizację oświetlenia ulicznego. To by było tyle fragmentów z przesłanej opinii. W dniu 25 września 2018 roku do Rady Miasta i Gminy wpłynęło pismo mieszkańca gminy Sielem w trybie skargowym na działanie burmistrza miasta i gminy Dolsk. W tej sprawie wpłynęła korespondencja od wojewody wielkopolskiego, skarga tegoż mieszkańca. Ponieważ obowiązuje ochrona danych osobowych, tylko odczytam pismo w dalszej części obrad i stanowi ono załącznik numer 4 do sprawozdania. Mieszkaniec Ostrobieżna przesłał do Rady pismo w sprawie przedszkola następującej treści. Zwracam się z prośbą o interwencję dotyczącą stanu technicznego przewodów kominowych w oddziale zamiejscowym przedszkola Stokrotki w miejscowości Ostrowieczna z uwagi na podejrzenie, że w okresie kwietnia 2018 roku doszło do zajęcia się sadzy w przewodach kominowych. Po telefonicznej interwencji u dyrektora przedszkola uzyskałem informację, że nie ma powodów do obaw, gdyż cytuję słowa pani dyrektor, powstało większe zatemnienie. Z kolei podczas interwencji u sołtysa w Ostrowieczno uzyskałem informację, iż nie jest to pierwszy taki przypadek. Próbowałem temat poruszyć raz jeszcze z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy na zebraniu wiejskim z dnia 14 września 2018 roku. Sołtys wraz z radnym stwierdził, że w tym temacie nie podejmą żadnej interwencji, zaznaczając przy tym, iż leży to po stronie dyrektora przedszkola. Piszę tę wiadomość, ponieważ mam obawy, że kontrole nie są wykonywane należycie. Jako uzasadnienie chciałbym przytoczyć fragment protokołu z kontroli placu zabaw w Ostrowiecznie z dnia 15 października 2013 roku. Pani dyrektor nie posiada, i tu cytuję, pani dyrektor nie posiada żadnej innej dokumentacji dotyczącej placu zabaw w Ostrowiecznie, to jest wymaganego zgłoszenia do starostwa księskiego, atestów na budowane urządzenia, protokołów rocznych z przeglądów technicznego urządzeń placu zabaw, sporządzenie, którego winna dokonać osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Pismo to skierowane do burmistrza w celu zainteresowania się sprawą i do biura rady w dniu 3 października wpłynęła odpowiedź, jaką burmistrzowi udzieliła dyrektor przedszkola Stokrotki w Dolsku. Czytamy w tym piśmie. W odpowiedzi na pismo w sprawie zadymienia komina na budynku Świdnicy w Ostrowiecznie, którego administratorem jest gmina Dolsk, informuje, że kontrole dokonywane są zgodnie z terminarzem. W załączeniu przesyłam protokół przewodniczącego kominiarskiego. Ponadto kominiarz sprawuje nad
nadzór nad obiektem przez cały okres grzewczy. W związku ze zbliżającym się sezonem jak co roku podjęłam działania związane z przygotowaniem instalacji grzewczy piec komin do sprawnego użytkowania. Kontrola komina wykazała zewnętrzne pęknięcia, które według oceny kominiarza nie mogą spowodować zagrożenia pożarowego. Niemniej jednak usterka zostanie usunięta w najbliższym czasie. Pismo jest podpisane przez panią dyrektor. Ksiądz Rafał Plesowa przesłał zaproszenie do radnych Rady Miasta im. Drozgu na uroczyste obchody ku pamięci biskupa Teodora Czartoryskiego, które odbędą się 21 października 2018 roku o godzinie 17 w kościele parafialnym Drozgu. Również otrzymałam zaproszenie od burmistrza Książa Wielkopolskiego oraz Dolska na zaproszenie na obchody 79. rocznicy rozstrzelania obywateli ziemi książkich i dolskich, które odbędzie się 14 października 2018 roku o godzinie 11.45 w Książu. Proszę o uczestnictwo w tych uroczystościach radnych Rady Miasta Gminy Dolska. Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak przesłał zaproszenie dla przewodniczącej Rady na uroczystość podsumowania konkursu działania proekologiczne i prokulturowe w ramach Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Uroczystość odbędzie się 8 października bieżącego roku w Poznaniu. Z posiadanych informacji zaproszenia otrzymały dwa stowarzyszenia z gminy Dolsk oraz Biblioteka Publiczna. Ostatnie walne zebranie członków Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego odbędzie się 12 października 2018 roku. Jeżeli przewodniczący komisji stał chcieliby w tym momencie tutaj podzielić się informacjami z działalności międzysesyjnej, to proszę bardzo. Poza moim sprawozdaniem chciałabym też Państwu radnym w tym punkcie przedstawić wniosek i zwrócić się do radnych z następującym prośbą, wnioskiem. Zwracam się do radnych Rady Miasta i Gminy Dolsku z wnioskiem w sprawie nadania odznaki pamiątkowej za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk dla Bartosza Smektała. Jest to młody mieszkaniec gminy Dolsk, który zdobył w ostatnich dniach Mistrzostwo Świata Juniorów i z drużyną Unia Leszno drużynowe Mistrzostwo Polskie. Jest osobą niezwykle skromną, mimo tak dużych osiągnięć sportowych. Żużlowiec swoją walecznością, skromnością i pracowitością przyciąga tłumy kibiców, a wywalczone zwycięstwa są powodem do radości i świętowania kibiców i nie tylko. Jeśli radni zaaprobują mu wniosek o obszerniejszą prezentację sylwetki Bartosza Smektały, przedstawiam przed wręczaniem odznaczenia. Wniosek jest mój, jako przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Dolsku, przez to zwróciłam się tutaj do Państwa radnych o wyrażenie, że tak powiem, swojej opinii o tym wniosku. Czy do tego może tematu wrócimy w wolnych głosach i wnioskach i byśmy tutaj wyrazili swoją opinię. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie projektów uchwał. Podpunkt A w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 20 września 2018 roku. Szanowni Państwo Radni, w projekcie tej uchwały wkradł się błąd pisarski w dacie. Macie Państwo datę 27 września, natomiast data powinna być na projekcie uchwały 4 października, data dzisiejszej sesji. Odczytam treść skargi, jaka została przekazana przez
wojewody wielkopolskiego. Skarga. Wnoszę skargę na działania burmistrza miasta i gminy Tor. Od roku 2016 roku zgłaszałam problem infrastruktury drogowej przy drodze gminnej Torsku, numer działki 1220. Odpowiedzi burmistrza miasta i gminy Torsk, zresztą jak w większości spraw, były wymijające lub był brak odpowiedzi w tej sprawie. Przy tej drodze posiadam działki budowlane w ilości 10 sztuk, a w ogóle jest ich tam 14 oraz grunty rolne. Burmistrz miasta i gminy Torsk wydał pozwolenie tu na żwirownię i działalność produkcyjną betonu jakiś czas temu, a także przez jakiś czas stały tu pruszarki i pruszyły gruz. Infrastruktura drogowa jest w ogóle nieprzystosowana do tego typu działalności, a teraz wydał kolejną decyzję środowisko o środowiskowych uwarunkowaniach w celu powstania kolejnej żwirowni na terenie miasta, od której w załączeniu przesyłam odwołanie, aby mogliście się Państwo zorientować w sprawie. Na wszystkie moje pisma w sprawie drogi burmistrz jest biedny, tak jakby go nie dotyczyło. Zależy mu tylko, jakie urzędnikom, którzy się zajmowali tą sprawą, a są znajomymi przedsiębiorcy, co miałam okazję się zorientować w czasie wizji w terenie w tej sprawie. Zresztą od której niewiele się zmieniło. Podejrzewam interes osób wydających decyzje w działalność przedsiębiorczy. Podejrzewam interes osób wydających decyzje w działalność przedsiębiorcy, gdyż na to wskazują działania urzędu. Składanie skargi do Rady Miasta i Gminy Torsk uważam za bezcelowe, gdyż tak jak inne sprawy się rozmyje, a osoby odpowiedzialne znów zostaną bezkarne. Wszystkie działania w celu powstania tu kolejnej kopalni Kruszywa skierowane są w kierunku uzyskania niezbędnych pozwoleń do dnia wyborów samorządowych w dniu 21 października 2018 roku, gdyż wówczas najprawdopodobniej obecny burmistrz nie będzie już kandydował i układ się zmieni. Jeśli ta sytuacja się nie zmieni, będę zmuszona sprawę nagłośnić w mediach, gdyż uczciwie interweniowania na piśmie jak dotychczas niewiele zmienia. Uczciwe interweniowanie. Przeczytałam tak, jak jest napisane. Treść uzasadnienia, przeczytam może uchwałę. Projekt uchwały brzmi następująco. W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 20 września 2018 roku. Na podstawie artykułu 18a punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta i Gminy Torsk uchwala to następuje. Paragraf 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Torsk zbadanie zasadności skargi złożonej przez panią Alicję Łopatka. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Torsk oraz przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i uzasadnienie do tej uchwały jest następujące. W dniu 20 września 2018 roku wpłynęła skarga na działalność burmistrza miasta i gminy Torsk, treści której zostały sformułowane wobec tego organu zarzuty zaistniałej sytuacji przed podjęciem rozstrzygnięcia co do zasadności skargi. Celowym jest przekazanie jej treści Komisji Rewizyjnej, celem analizy treści skargi i podjęciem stosownych czynności mających na celu zreferowanie Radzie Miasta i Gminy Torsk stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie. Czy Państwo radni mają pytania do przedstawionego przeze mnie projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 20 września 2018 roku? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nikt. Uchwała numer 50.
łamane przez 309, łamane przez 18 Rady Miasta i Gminy Dąbrów z dnia 4 października 2018 roku w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania zgłoszonej skargi otrzymanej w dniu 20 września 2018 roku została przyjęta 11 głosami za. Przechodzimy do podpunktu B. W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 24 września 2018 roku. I odczytam treść złożonej skargi. W dniu 18 września 2018 roku do Wojewody Wielkopolskiego wpłynęła skarga pana Piotra Szymaniaka, zamieszkałego w Śremie, tu jest adres podany szczegółowo, na burmistrza miasta i gminy Dąbrów. Sprawa dotyczy nieprzekazania przez Urząd Miasta i Gminy Dąbrów danych w zakresie opłacanych składek za 1983 rok na fundusz emerytalno-rentowy do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego KRUS-u i odszkodowania z tego tytułu wraz z odsetkami urzędowymi za każdy dzień zwłoki od 11 października 1990 roku do 31 stycznia 2013 roku. Wcześniejsze i późniejsze składki na fundusz z wyjątkiem roku 1983 były przekazane przez Urząd Miasta i Gminy Dąbrów do KRUS-u. Nieprzekazanie danych dotyczących roku 1983 spowodowało otrzymanie od 1999 roku świadczenia w niepełnej wysokości. Przedstawiając powyższe informacje, informuję, że wojewoda nie jest właściwy do rozstrzygnięcia spraw związanych z przekazaniem składek rolników na fundusz emerytalno-rentowy do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. I tu mamy treść skargi. Skarga dotyczy burmistrza gminy Dąbrów, pana Henryka Litka. Pozwolę sobie prowadzić temat, opisując sprawę dość szczegółowo. Do roku 2000 byłem rolnikiem, sam regularnie i terminowo wpłacałem do Urzędu Miasta i Gminy Dąbrów składki wraz z podatkiem gruntowym kwartalnie. KRUS w Śremie powstał w 1991 roku. Do września 1993 roku obowiązkiem ustawowym było przekazanie przez Urząd Miasta i Gminy do KRUS-u wszelkich danych odnośnie opłacanych składek na fundusz emerytalno-rentowy na podstawie tzw. kart ewidencyjnych. Niestety, jak się później okazało, dopiero w styczniu 2016 roku Urząd Miasta i Gminy w Dąbrowsku nie przekazał roku składkowego do KRUS za rok 1983. Złożyłem do Urzędu Miasta i Gminy dwukrotnie obszerny wniosek o odszkodowanie z tego tytułu wraz z 13% odsetkami urzędowymi za każdy dzień zwłoki. Błąd ewidentnie popełnił urzędnik Urzędu Miasta i Gminy zajmujący się wówczas tymi sprawami. Po konsultacji z prawnikiem dowiedziałem się, że takowe odszkodowanie mi się należy. Wówczas naczelnikiem Urzędu Miasta i Gminy był w pierwszym roku kadencji pan Henryk Litke, obecny burmistrz. Zwróciłem się z tą sprawą do prezesa KRUS-u w Warszawie, który stwierdził, że w myśl ustawy Dziennik Ustaw za błędy swych urzędników odpowiada ówczesny miasta i gminy. Gmina to też państwo, a zatem odpowiada państwo. Pan burmistrz mimo dwóch wniosków i rozmowy osobistej niestety wciąż idzie za kartę. Wciąż odpowiada negatywnie, zastawiając się swoim prawnikiem, który być może, jak słyszymy z telewizji, też pochodzi z tak zwanej kaski. Chodzi o składek zadośćuczynienia za 13 lat, 3 miesiące, 12 i 20 dni. Od 11 października 1999 roku do 31 stycznia 2013 roku. Według wyliczeń KRUS
ZUS-owskich jest to kwota 1715 zł i 49 groszy netto plus 13% odsetki karne za każdy dzień. Zwróciłam się z... Czy ja panu przeszkadzam? Zwróciłem się z tą sprawą także do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Obywatelskich o przekazanie sprawy także do Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Sprawiedliwości, bo sprawa ta jest związana, połączona z obydwoma ministerstwami. Tak nie może być, aby wpłacając składki za 1983 rok był poszkodowany de facto przez państwo, gdzie zawinił urząd przy tak niskich emeryturach rolniczych. Gdybym to ja w minionych latach nie zapłacił podatku gruntowego bądź nim zwykał, byłbym pociągnięty do odpowiedzialności i wcześniej czy później musiałbym go zapłacić wraz z urzędowymi odsetkami karnymi za każdy dzień zwłoki. Moje terminowe dowody wpłaty na fundusz emerytalno-rentowy wraz z podatkiem gruntowym są przecież w archiwum Urzędu Miasta i Gminy Wrocław. To nie ulega wątpliwości, tak jak i karta ewidencyjna składek na fundusz emerytalny rolników, na której widnieją składki i wpłacane kwoty, z której po wykryciu tego błędu w styczniu 2016 wystawiono stosowne zaświadczenie, które w ten sam dzień przedstawiłam do KRUS-u w Sieni. Od tego czasu KRUS nalicza mi dodatek do świadczenia za 1983 rok składkowy. Gdyby nie ewidentny błąd urzędnika, KRUS naliczałby świadczenie w pełni już, od 1990 roku. Dziś nie byłoby tego problemu. Niestety każdy za swoje błędy musi odpowiadać także urząd. Pan burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Wrocław Henryk Witkę staje wciąż okłamiem i nie chce odpowiadać, nie ponosi odpowiedzialności za błąd swojego pracownika. Prawo musi działać obydwie strony. Pan prezes KRUS-u w Warszawie w swojej odpowiedzi stwierdził jednoznacznie, iż ustawa ewidentnie tą odpowiedzialność ustawową, ewidentnie tą odpowiedzialność ponosi ówczesny naczelnik miasta i gminy. Bardzo proszę o zajęcie się pana wojewody tą sprawą i odpowiedź, co następuje. Jak to było możliwe, że naczelnik, że urzędnik miasta i gminy w Torsku podał do KRUS wcześniejsze składki na fundusz emerytalno-rentowy i późniejsze, nie podając roku składkowego 1983, gdzie wyraźnie miał w karcie ewidencyjnej ten rok opłacony i z której to karty na własnych oczach widziane wydano zaświadczenie do KRUS-u o opłaceniu tychże składek. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie tej sprawy. Proszę pana burmistrza pociągnąć do odpowiedzialności. Z poważaniem podpisany pan, który napisał popis. Projekt uchwały brzmi następująco. W sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 24 września 2018 roku. Na podstawie artykułu 18a punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala co następuje. Paragraf 1. Zleca się Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Dolsk ustalenie zasadności skargi złożonej przez pana Piotra Szymaniaka. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Dolsk oraz przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie jest następujące. W dniu 24 września 2018 roku wpłynęła skarga na działalność burmistrza miasta gminy Dolsk, w treści której zostało sformułowane wobec tego organu zarządu. Zaistniałej sytuacji przed podjęciem rozstrzygnięcia co do zasadności skargi celowym jest przekazanie jej treści Komisji Rewizyjnej celem analizy treści skargi i podjęcie stosownych czynności mających na celu zreferowanie Radzie Miasta i Gminy Dolsk stanowiska Komisji Rewizyjnej. W tej sprawie, czy państwo radni mają pytania? Jeżeli nie, no, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej badania złożonej skargi otrzymanej w dniu 24 września 2018 roku? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za?
Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała nr 50 / 310 / 18 Rady Miasta i Gminy DOS z dnia 4 października 2018 roku w sprawie zlecenia Komisji Regulaminie Badania Złożenia Skargi otrzymanej w dniu 24 września 2018 roku została przyjęta 11 głosami za. Przechodzimy do punktu 7. Informuję, że w tym punkcie tutaj żadnych informacji przekazywanych odpowiedzi na interpelacje nie ma. Przechodzimy do punktu 8. Interpelacje i zapytania radnych. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, radny Kaczmarek. Mikrofon. Ja mam pytanie dotyczące właśnie tego wodociągu w Lipówce. Cały czas był problem z uzyskaniem wisienia. Pytanie, jak w tej chwili to wygląda? Bo słyszę, że pan burmistrz przedstawił, że wodociąg został odebrany i będzie wody. Czy pan burmistrz udzieli odpowiedzi? Czy dyrektor bez zastrzeżenia? Proszę bardzo. Wiecie, ja w ogóle nie rozumiem pytania. Ja nie wiem, kto i kiedy miał prawdę z ciśnieniem. Także nie wiem, jak mam odpowiedzieć na to pytanie. No dobrze, ciśnienie wodociągu w Lipówce, proszę Państwa, jest takie samo jak w Szczecinie i Brześnicy. Takie samo. Nie jest. No tyle by było do powiedzenia. Mieszkańcy mieli problem. Proszę pana, panie radny, to pytanie. Mieszkańcy, jeszcze nikt nie został podłączony. Możemy mówić o ewentualnych problemach. Do pytań mieszkańców. No to też pan odpowiedział. Tak. To jest takie samo jest ciśnienie jak w Szczecinie i Brześnicy. Dosłownie takie samo. Czy w związku z budową wodociągu i pierwotnym terminem końca sierpnia, czy była aneksowana umowa z wykonawcą? Bo tutaj słyszeliśmy, że odbiór... Termin został zachowany, nie ma żadnego aneksowania. Termin został zachowany do budowania. Po prostu tak jak było umowy do końca sierpnia, tak było wykonane. Natomiast od 4 września był wyznaczony pierwszy dzień prac związanych z odbiorem, więc od tego dnia były prace odbiorowe, natomiast wykonane było w terminie. Dziękuję bardzo. W tym punkcie przechodzimy do punktu 9. Wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Wobec tego proszę. Bo tu czuję, że niedokończona jest sprawa dotycząca Bartosza. No więc wrócimy do tego tematu. Chciałam powiedzieć, że jestem mocno za, ponieważ tak wnet i nie wiadomo, czy w ogóle kiedy znowu będziemy mieli taki ewenement. Jest to jakby nasza promocja całego miasta, całej gminy i na pewno duży wysiłek chłopaka. Ja myślę, że tu jakiekolwiek wyróżnienie na pewno ma duży sens. Także, myślę, że nie będzie osób, które przyznają. Właśnie w tym punkcie, który chciałam tutaj omówić jeszcze szczegóły. Czy w związku z tym Państwo radni tutaj chcieliby się wypowiedzieć, czy po prostu przeprowadzimy głosowanie? Proszę o głosowanie. Wobec tego, kto z Państwa radnych przychyla się do wniosku złożonego przeze mnie i jest za tym, aby Bartosz Smektała otrzymał odznakę za zasługi dla miasta i gminy DOS. Kto jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jednogłośnie jeszcze wszyscy Państwo radni obecni na dzisiejszej sesji, 11 osób zaaprobowało wniosek. Wobec tego będziemy tutaj kontynuować dalsze procedury, żeby jeszcze w tej kadencji Bartosz Smektała został uhonorowany tym medalem. Na sesji, tak? Trzeba. Na sesji. Chcielibyśmy to zrobić na sesji. Czy ktoś z Państwa wolnych głosami wniosków z mieszkańców chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, proszę o przedstawienie się. Czy wyraża Pan zgodę na udostępnienie danych? Wyrażam. Sebastian Zieliński, mieszkanie Ostrowieczna. Ja tutaj mam pytanie do Pana Dyrektora Wodociągu.
Chciałem zapytać, jak było budowane przyłącze na Lipówkę, czy została oberwana sieć, czy została pukana ta sieć, czy były jakieś w ogóle problemy. Woda była pobierana z hydrantów Ostrowiecznie, 500 metrów dalej my chcieliśmy poprać wodę do podlewania boiska. Nie wyraził Pan takiej zgody, bo stwierdził Pan, że dojdzie do oberwania sieci. Według mnie Pan opowiada bzdury. Bzdury, dosłownie bzdury. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy dyrektor chce udzielić odpowiedzi? Nie, nie zamierzam udzielać odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Chciałbym tylko zapytać, dlaczego Pan nie chce udzielić odpowiedzi? Ponieważ nie będę z Panem dyskutował na sprawie techniczne, bo nie jest... Nie będę rozmawiał. Mhm. Czyli pod względem technicznym... Polityka. Niech Pan nie miesza polityki do spraw technicznych. Ja nie będę z Panem rozmawiał na temat spraw technicznych, bo Pan się kompletnie na tym nie zna. Dziękuję, skończył. Nie będę rozmawiał. Proszę Pana, Pan nie zezwolił, nigdy w życiu nie dostanie zgody na pobieranie wody z hydrantu, jak tylko i wyłącznie przy strażnicy. Co Pan zrobił miesiąc czy dwa miesiące później? Co Pan zrobił? Pan już wtrącił politykę, no niestety, Pan wtrącił politykę. Dziękuję bardzo. Nie chcę więcej rozmawiać. Nie zamierzam. Dziękuję bardzo. Wobec tego, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany, zamykam obrady 50. sesji Rady Miasta Gminy Wrocku. Dziękuję za udział. Proszę o pozostanie Państwa radnych i Pana Burmistrza na sali.